Dzień dobry. Witam serdecznie Państwa, wszystkich tych, którzy te oglądają transmisję na żywo. Bardzo miło tutaj przywitać Państwa dzisiaj. Dane po 39 tygodniu, jeżeli dobrze pamiętam. Mam nadzieję, że nie zmylił Państwa ten slajd otwierający. Nie, dzisiaj nie jest 15 września, dzisiaj jak najbardziej 30 września. Drobne problemy techniczne tylko tutaj. Przepraszam więc za lekkie opóźnienie, za tę tutaj pomyłkę w dacie. Ale dane, które będę prezentował dzisiaj, mam jak najbardziej aktualne. Więc mam nadzieję, że będą zarówno ciekawe, jak i pomocne. W takim razie, no i cóż, zaraz się w takim razie przełączam na slajd i zaczynam prezentację. Cały czas podążamy znaną agendą. Na początku przede wszystkim pokażę, omówię dane. Postaram się jakoś krótko podsumować, ewentualnie jakieś porady dawać, czy to w trakcie, czy to właśnie też na samym końcu. No i też będzie czas na pytania i sugestie. Znaczy, ten czas jest dobry zawsze, także proszę śmiało pytać, pisać w komentarzach. Zarówno ci z Państwa, którzy oglądają na żywo, jak i ci, którzy będą później oglądać już nagranie w innym terminie. Postaram się do wszystkich tutaj pytań, komentarzy, sugestii czy jakieś polemiki odnieść i czy to właśnie jeszcze na żywo pod koniec, czy też po prostu później w komentarzach. Liczba hoteli w Polsce się nie zmienia, to jest 800, znaczy obiektów się nie zmienia, które analizujemy. To jest 800 obiektów, które tutaj bierzemy pod uwagę. Przetwarzamy oczywiście tylko wyłącznie rezerwacje przechodzące przez naszego channel managera, Hillplanet, i traktujemy tutaj wszystkie obiekty hotele łącznie. To nie ma może aż takiego dużego znaczenia, ponieważ no nie wskazujemy na przykład nie wiem, liczby rezerwacji w konkretnych obiektach, więc tej wielkości, typy tych obiektów nie mają takiego znaczenia, ale patrzymy całościowo na branżę. I pokazujemy tutaj wszystkie typy obiektów łącznie. Jeżeli chodzi o liczbę nowych rezerwacji tygodniowo, patrząc globalnie, to no niestety tutaj widzimy dosyć znaczący spadek. Znaczy, nawet możemy to liczbowo tutaj ująć. Jest to największy spadek od 28 tygodnia, czyli od kiedy. 29 tygodnia, przepraszam, od kiedy faktycznie tych rezerwacji w ujęciu globalnym już nie tylko przybywało, ale no przynajmniej zaczęło trochę ubywać. Tak? Oczywiście względem poprzedniego tygodnia, to nadal jesteśmy tutaj na poziomie około 60% liczby nowych rezerwacji dokonywanych tygodniowo względem tego okresu referencyjnego, czyli jeszcze początku roku, kiedy to liczba tych rezerwacji była w zasadzie przez cały poprzedni rok, aż do właśnie do końca stycznia, do 5 tygodnia tego roku, była mniej więcej stała, z drobnymi ewentualnie sezonowymi zmianami, ale naprawdę niewielkimi. Tutaj widzimy ten duży spadek, było najpierw odbudowanie, no i teraz powoli niestety liczba tych rezerwacji spada. Patrząc też na to, na kiedy te rezerwacje są dokonywane, no w zasadzie tutaj widzimy, że niewiele się zmienia. Ten ślad tutaj, te linie takie tworzone przez prostokąty, które zmieniają kolory, one w zasadzie cały czas pozostają no, niezałamane. Cały czas mniej więcej równoległe do tej linii po lewej stronie, która wyznacza nam no, możliwą oczywiście granicę. Nie możemy do tyłu rezerwować, więc to są te najbardziej po lewej prostokąty oznaczają rezerwacje dokonywane no, w tygodniu przejazdu już. No i tych rezerwacji jest niezmiennie najwięcej, tak jak to w zasadzie zawsze było, najprawdopodobniej też będzie naturalnie, natomiast no w zasadzie pytanie jest, jak bardzo te rezerwacje się tutaj wylewają do przodu. No widzimy, że przynajmniej w ujęciu takim globalnym, no tutaj nieśmiale końcówka roku się też pojawia. W Polsce wygląda to, zwłaszcza w niektórych miastach, trochę inaczej, w niektórych no, zdecydowanie lepiej też, więc też za chwilkę się temu przyjrzymy. Patrząc jeszcze trochę w ujęciu globalnym, ale już na poszczególne kraje, no tu niestety widzimy, że większość krajów, zwłaszcza tych, które wcześniej odbudowały
swoją, no, ten popyt, tak, wymierzony w liczbie nowych rezerwacji dokonywanych tygodniowo, no niestety odnotowuje spadek tego popytu. Polska widzimy no, względnie wysoko, aczkolwiek tutaj zwracam uwagę, że te liczby, te wartości nie są znormalizowane. No, tutaj odnosimy się, nie porównujemy ten sam poziom tutaj dla Polski procentowo może być na przykład mimo wszystko gorszy niż tutaj ten poziom na przykład dla Szwajcarii. To myślę, że taki dosyć skrajny jest przypadek, gdzie tutaj dosyć stabilną liczbę tych rezerwacji odnotowujemy. Tutaj wiele się w zasadzie nie dzieje, ale jeżeli spojrzymy tutaj na poziom odniesienia, no to jesteśmy powiedzmy, okej, okay, tutaj pewnie duży błąd szacowania będzie, ale tam powiedzmy około 70% cały czas jest. No w Polsce, okej, okay, no powiedzmy jest to około 80, ale no warto myślę, że mieć na uwadze to, że te wartości nie są znormalizowane, to są wartości bezwzględne. W każdym razie tak, w Polsce w zeszłym tygodniu odnotowaliśmy niewielki spadek, w tym tygodniu ponownie niestety spadek. Do tego jeszcze, na to jeszcze spojrzymy za chwilkę, już patrząc tylko i wyłącznie na nasz tutaj rodzimy kraj. Co tu jest jeszcze istotne? Na pewno Czechy, tak? No Czechy są blisko, też ma to niebagatelny wpływ, zwłaszcza na liczbę rezerwacji u tych z Państwa, którzy operują na południu Polski. W Hiszpanii sytuacja no, jest cały czas trudna i w zasadzie no, ciężko oczekiwać, żeby tutaj te wykresy wyglądały inaczej. No niestety. Dania też odnotowała spadek w zeszłym tygodniu, trochę większy niż w tym tygodniu, no ale jednak też podobny spadek. Z drugiej strony Szwecja z kolei niewielki, ale jednak wzrost. No i przyglądając się trochę tutaj bliżej Polsce. Dla Polski ten wykres niebieski to jest ta linia, która reprezentuje rezerwacje właśnie w naszym kraju. Dla porównania, dla zestawienia z dynamiką, czarna linia, czarne kropki połączone liniami to jest liczba rezerwacji wykonywanych na całym świecie. Tutaj akurat mamy znormalizowane tak, w taki uproszczony sposób, to znaczy poziom ten wyjściowy jest na tym tej zrównany. Przepraszam. Natomiast oczywiście są różne skale. Dlatego no, wartości względne z kolei tutaj nie warto porównywać, natomiast można spojrzeć na dynamikę. No widzimy, że Polska kilka tygodni temu, wbrew światowym trendom, trochę się odbiła, trochę się wybiła. Tutaj, no, prawdę powiedziawszy, pojawiają się jakieś pierwsze analizy, takie bardziej, może nie tyle analizy, co pojawiają się pierwsze dane zbiorcze dotyczące na przykład bonu turystycznego, który podobno niektórym z graczy pomógł. No, przyznam szczerze, że ciekaw jestem, no, czy to faktycznie była kwestia bonu tutaj, że tych rezerwacji te 3-4 tygodnie temu tak istotnie przybyło. Wydaje mi się, że niekoniecznie, bo jednak ten bon pojawił się parę tygodni wcześniej i nie wiem czemu akurat to miałoby mieć tutaj wpływ na ten wzrost. W każdym razie faktem jest to, że pomimo tego wzrostu ostatnie 2 tygodnie to niestety jest spadek. Jeżeli chodzi o to, na kiedy te rezerwacje są dokonywane, tutaj akurat są, myślę, całkiem dobre informacje, dlatego że mam nadzieję, że to dobrze widać. No, te różnice w kolorach są nieznaczne, ale to w takim razie zwrócę tutaj uwagę i wskażę dokładnie, co się dzieje. No, przede wszystkim te rezerwacje w Polsce, tutaj kolokwialnie rzecz ujmując, wylewają się na dalsze tygodnie. Już nie tylko listopad, ale też i początek grudnia. 49 tydzień, to jest, jeżeli dobrze pamiętam, początek grudnia. Tutaj mamy wyraźny wzrost. No i sama też końcówka roku, 53 tydzień, znaczy już po świętach, też w tej chwili tutaj się zaczyna rumienić. Absolutnie nie ze wstydu, tylko dlatego, że tych rezerwacji przybywa i to na pewno jest ważne, no bo pozwoli tych rezerwacji przyjmować z większym wyprzedzeniem. Więc to też na pewno wpłynie na strategię cenową, którą warto będzie stosować w ciągu najbliższych tygodni. Patrząc już
trochę jeszcze bardziej skupiając się na konkretnych regionach, spójrzmy na cztery najlepiej reprezentowane województwa tutaj w naszych danych. No, tu niestety też głównie spadki. W województwie małopolskim, pomimo utrzymującego się trendu wzrostowego przez ostatnich 7 tygodni, no niestety ponowny spadek. Tutaj, tak jak to było gdzieś w okolicach 30 tygodnia jeszcze. Województwo dolnośląskie akurat mniej, z jakimś tam przybliżeniem można stwierdzić, że utrzymało poziom, utrzymało swoją pozycję. No niestety w województwie pomorskim tych rezerwacji też, liczba tych nowych rezerwacji też spada, tak samo jak i w województwie mazowieckim. Więc no niestety tutaj w takim ujęciu też widzimy głównie spadki, ale tak jak wspomniałem, za chwilę jeszcze na poziomie miast zobaczymy, że w niektórych miastach różnie to wygląda. Także nie jest tak, że ta liczba rezerwacji tak spada w całym kraju równomiernie, na szczęście, tak? Chociaż najlepiej byłoby, żeby oczywiście wszędzie rosła. Patrząc na obłożenie, tutaj też krótkie może wyjaśnienie, co na tym się pokazujemy. Tutaj pokazujemy łączną liczbę rezerwacji na dany dzień pobytu. To znaczy, że jeżeli są dłuższe pobyty rozbite na kilka dni, no to oczywiście nie liczymy tylko wyłącznie dnia przyjazdu, ale rozkładamy te dni pobytu tutaj na cały tydzień. No i dzięki temu możemy spojrzeć, kiedy Państwa obiekty są najbardziej obłożone, w które dni spodziewać się najwięcej ruchu. Tutaj ta najwyższa kropka, zwłaszcza w tym tygodniu najbardziej po lewej, to jest oczywiście sobota, wcześniej piątek i czwartek. Niedziela trochę niżej, poniedziałek znowu wyżej. Tutaj ta anomalia, taka, czy powiedzmy ciekawostka tego, że poniedziałek jest bardziej obłożony, to się nie zmienia od początku, od kiedy analizujemy to obłożenie. Natomiast no, widzimy tak, że trzy najbliższe tygodnie są jeszcze, powiedzmy, jakoś w miarę obłożone, natomiast niestety no, to obłożenie tutaj im dalej w las, no, tym bardziej spada. Natomiast no, ciekawe jest to, że tutaj w związku z tym, że tych rezerwacji na listopad, na grudzień istotnie przybywa, no to widzimy, że tutaj to obłożenie też już tutaj się istotnie wybija ponad pozostałe tygodnie. No bardzo ciekawe też jest to, że tak, no tutaj przede wszystkim no, święta będą chyba jednak mocno lokalne, mocno rodzinne, raczej nie wyjazdowe, przynajmniej tak tutaj się to w tej chwili jakoś kreśli. Natomiast no, bardzo też interesuje mnie, przyznam szczerze, tutaj ta bariera końca roku. Widać oczywiście, że jakieś pojedyncze rezerwacje się pojawiają, natomiast no, jest jednak istotny spadek po końcu roku, więc to być może jest jakaś taka mentalna trochę granica, bariera tego, czy w ogóle można planować w tej chwili jeszcze coś ponad, jakieś wyjazdy, jakieś pobyty w hotelach, w obiektach po końcu roku. Więc ciekaw jestem, kiedy ta bariera zostanie przełamana. Patrząc jeszcze tutaj na Booking Window, tutaj no, mamy tych wykresów na dole coraz mniej, także myślę, że to już pewnie będzie ostatni, przepraszam, właśnie coraz więcej, więc to już będzie pewnie ostatni tydzień, w którym warto jeszcze je tak ze sobą zestawiać. Natomiast no, to, co jest istotne, żeby tutaj zwrócić na to uwagę, no to po 39 tygodniu no, ta krzywa czerwona, pokazująca liczbę rezerwacji wykonywanych w ostatnim tygodniu i liczbę w ostatnim tygodniu na konkretne tygodnie do przodu, tak? Czyli najwięcej rezerwacji oczywiście jest w ostatnim tygodniu przed przyjazdem, czy już w tym tygodniu przyjazdu. No i to potem mocno, mocno spada w dół. I to, ten trend się niestety utrzymuje, tak? Że ta krzywa jest dosyć stroma tutaj na początku, no i dosyć płaska już po 4-5 tygodniach, no, co niestety no jest jakąś konsekwencją tego, że te rezerwacje są wykonywane cały czas głównie last minute. Spoglądając teraz jeszcze na dane dotyczące konkretnie kilku miast, no to Warszawa niestety jest tym miastem, w którym odnotowujemy spadek. Widzimy, że tutaj
wakacje może były takie nieśmiałe, potem po wakacjach jeszcze drobny skok nastąpił, ale no, być może ten potencjał powakacyjny się wyczerpał, no i niestety odnotowaliśmy spadek. Także no, ciekaw jestem, co się będzie działo w kolejnych tygodniach. Jeżeli chodzi o to, na kiedy te rezerwacje w Warszawie są dokonywane, no tutaj właściwie wiele jeszcze się nie dzieje. Tutaj zwracam też uwagę na to, że ta skala kolorów jest logarytmiczna, więc im bardziej coś jest niebieskie, no to tym mniej tych rezerwacji jest. Oczywiście tutaj też te białe pola to są po prostu zera. Niestety w skali logarytmicznej no, nie jest to w zasadzie możliwe tak technicznie wskazanie zera. W każdym razie, nie wgłębiając się w takie tutaj szczegóły analityczno-techniczne, no widzimy, że tych rezerwacji przede wszystkim jest najwięcej oczywiście last minute, to nie jest myślę zaskoczeniem. One tutaj nieśmiale pojawiają się na dalsze tygodnie, również listopad, ewentualnie też końcówka roku. Więc, ale no tak jak mówię, na razie tych rezerwacji na dalsze okresy jest jeszcze no, niewiele po prostu. Gdańsk, no niestety też po poprzednim tygodniu utrzymuje się trend spadkowy. Widzimy tutaj taki ładny ząbek. Też mieliśmy to odbicie 2 tygodnie temu, ale jednak znowu odnotowujemy spadek po 39 tygodniu. Tutaj w zasadzie też wiele się nie zmienia, natomiast no, warto zwrócić uwagę na to, tutaj na ten taki ślad biały. On może nie jest jakoś szczególnie istotny, no bo tych rezerwacji jest tutaj cały czas względnie niewiele, tak? Zwłaszcza względem tutaj tych najbliższych tygodni. Natomiast no, nie, to, co widać tutaj wyraźnie, to tak, że no, w czasie wakacji, w czasie tych miesięcy wakacyjnych i tygodni tutaj wakacyjnych, no to tych rezerwacji nawet last minute dokonywanych było więcej niż w tej chwili. Tak? Widzimy, że tutaj te kafelki kilka tygodni temu, one były takie ciemno-czerwone, wręcz brązowe, można powiedzieć. No tutaj niestety teraz te kafelki się trochę rozjaśniły, tak? I tutaj ten ząbek na przykład widać, który było czy widać było na poprzednim slajdzie, no tutaj też jest odwzorowany, no bo oczywiście najmocniej wpływa to na te kafelki po lewej stronie, no bo tych rezerwacji to jest najwięcej właśnie last minute. Sopot, no też podobnie, chociaż lekko inaczej tutaj ten ząbek wygląda. Spójrzmy może na to jeszcze, na kiedy te rezerwacje są dokonywane. No tutaj no tych danych też niestety mamy trochę mniej, bo obiektów w samym Sopocie też odrobinę mniej. Natomiast tak, no na pewno tutaj widać wyraźny wzrost rezerwacji na sam koniec roku. 46 tydzień to też jest nieprzypadkowy tydzień, bo to jest akurat tydzień z 11 listopada. Więc też pewnie no, kuszące jest to, żeby tej rezerwacji dokonywać na ten tydzień. No i ten 43 tydzień też tutaj widzimy, że już 2 tygodnie temu był tutaj takim trochę jak to nazwać, no jakimś takim szczególnym przypadkiem wybijał się ponad sąsiadujące tygodnie. No tutaj znowu widać, że to zainteresowanie wzrasta. Przyznam szczerze, 43 tydzień to jest, zdaje się, końcówka października. I tu przyznam szczerze, ciężko jest mi wskazać jakąś konkretną przyczynę, dlaczego ten tydzień mógłby być tutaj akurat w Sopocie taki interesujący. Także ewentualnie, jeżeli ktoś z Państwa ma jakąś hipotezę, to proszę śmiało pisać, to bardzo chętnie się tutaj dowiem, jakie Państwo hipotezy tutaj na ten temat macie. Jeżeli chodzi o Kraków ostatnie kilka tygodni dosyć stabilnie wzrastał, jeżeli chodzi o liczbę nowych rezerwacji, o ten popyt wyrażany, powiedzmy, taką metryką. No niestety też odnotowuje spadek. Natomiast tutaj myślę, że to jest bardzo ciekawe. No, znaczy, rozumiem, że oczywiście wszystkich dla tych Państwa, którzy operują w Krakowie czy ewentualnie w okolicach. To jest bardzo ciekawe, co tu się dzieje, jeżeli chodzi o to, na kiedy te rezerwacje są dokonywane. Widzimy, że tak o tyle tutaj, powiedzmy, nieśmiało jeszcze te tygodnie listopadowe były rezerwowane w ostatnich 3-4 tygodniach, no to ten ostatni tydzień, 39, pokazuje, że ten listopad jest faktycznie
ważnym miesiącem. To znaczy, oczywiście, cały czas dokonujemy rezerwacji na ostatnią chwilę, i tutaj na pewno ważne jest to, żeby wykazać się cierpliwością, żeby nie zmieniać tych cen panicznie, poczekać, aż termin przejazdu się mocno zbliży, i dopiero wtedy ewentualnie jakoś adaptować ceny. Natomiast no, na pewno warto tutaj zwrócić uwagę na ten listopad, bo widzimy, że 46 tydzień, czyli znowu końcówka października, przepraszam, 46 tydzień to jest ten tydzień z 11 listopada, więc tutaj widzimy zdecydowany wzrost popytu na ten tydzień. I 49 tydzień to jest, staje się, to będzie początek grudnia, podejrzewam, już jeżeli dobrze liczę. Też tutaj wzrasta zainteresowanie tym tygodniem. Także no, jest to na pewno ważna informacja dla tych z Państwa, którzy operują w Krakowie i okolicach, że te tygodnie są ważne i na pewno warto tej ofertę dostosować, przejrzeć, co też knuje i kombinuje konkurencja, i też spróbować na to jakoś zareagować. No i tutaj widzimy, że sama końcówka roku też delikatnie się to zaczyna rumienić. To na razie jest jeszcze mniejszy wzrost niż na przykład w przypadku tych tygodni listopadowych i pierwszego tygodnia grudnia, ale jednak no, też widać, że tutaj zainteresowanie tym tygodniem jak najbardziej jest. Zakopane, no niestety też spadek. Pewnie ze względu na pogodę, która niestety trochę się popsuła. Sam też przyznam szczerze, trochę z żalem, no może nie za okno, ale w aplikację pogodową, jeżeli chodzi o Zakopane. Natomiast no tutaj w zasadzie podobne rzeczy jak w Krakowie troszeczkę, aczkolwiek z takim przesunięciem. Tutaj w Krakowie mieliśmy 46 tydzień i 53 jako ten, który gdzieś tam się tutaj pojawiał nieśmiale, jako ten, który jest obiektem zainteresowania. W Zakopanem akurat tutaj widać, że okej, tych rezerwacji na ostatnią chwilę ubyło, natomiast one, ta krzywa się trochę wypłaszcza, tak? Tutaj widzimy, że te kafelki dalsze, one już nie blakną tak szybko. One tutaj, tych rezerwacji na przynajmniej kilka tygodni do przodu jest trochę więcej. My widzimy 45 tydzień, to jest początek listopada z kolei, więc też pewnie, przyznam, że nie wiem, czy ten 45 tydzień to jest 1 listopada, już szybko to sprawdzę, bo to myślę, że może być istotne, żeby to od razu sprawdzić. 45 tydzień to jest, aha, to jest dokładnie tydzień po 1 listopada. Więc tu, no powiedzmy, mamy taką przyczynę, taki trochę shoulder date, powiedzmy, mający wpływ na, chociaż oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że troszeczkę co innego to gdzieś tam znaczy, ale no na pewno faktem jest, że ten 45 tydzień, czy ten tydzień po 1 listopada, który jest no niestety niedzielą, ale jednak 45 tydzień widzimy, że tutaj w tej chwili wzrasta. No i 52 tydzień, no czyli święta, to na pewno też już, no, nie chciałbym tutaj puszczać piosenki Last Christmas, ale no, o świętach już na pewno warto pomyśleć. Wrocław to jest chyba jedno z niewielu miast, jeżeli dobrze pamiętam, które odnotowuje ani nie spadek, ani wzrost, ale utrzymuje liczbę nowych rezerwacji. Także tutaj Wrocław broni swojej pozycji. Jeżeli chodzi o to, na kiedy te rezerwacje są dokonywane, no tutaj trend w zasadzie jest podobny. Po pierwsze, te rezerwacje bardzo delikatnie, ale jak rozlewają się na dalsze tygodnie, no nie widzimy tu jeszcze aż takiego dużego wzrostu zainteresowania końcówką roku, tak? Tutaj te rozjaśnione kafelki to powiedzmy jest jeszcze troszeczkę za mało, żeby jakieś twarde wnioski wyciągać z tych danych. Łódź, tu jest ciekawa sytuacja. Akurat w Łodzi tych rezerwacji przybywa. Bardzo powiem szczerze, jestem ciekaw, z czego to wynika, ale w Łodzi tych rezerwacji przybyło w ostatnim tygodniu. No i tutaj oczywiście tych rezerwacji nie było względnie dużo, bo też przyznam szczerze, że w samej Łodzi nie jest może aż tak dużym miastem, jeżeli chodzi o liczbę obiektów, zwłaszcza takich, które my obsługujemy. Nie ma co ukrywać. Natomiast mimo wszystko patrząc na dane z tych obiektów, które obsługujemy, których rezerwacje przetwarzamy, tutaj widzimy, że delikatnie, tak, tutaj na
bo zrobił jak ryba trochę, ale widać, że tych rezerwacji, te rezerwacje tutaj wylały się na 2 razy dalszy okres, to znaczy już te 2 tygodnie tutaj cały czas powiedzmy się przesuwały w czasie, ale jeszcze te kolejne 2 tygodnie okazuje się, że są coraz aktywniej rezerwowane. Także delikatnie wydłuża się ten booking window w Łodzi. Może nie aż tak, powiedzmy, nie jest aż tak długi, jak można byłoby tego oczekiwać, ale na pewno jest to dobry trend. Z drugiej strony też porównując do początku roku, no, w zasadzie można powiedzieć, że sytuacja zbliża się jeżeli chodzi o ten booking window, do sytuacji z początku roku. Tak? Tu widzimy, że na samym początku roku te booking window też nie były jakieś bardzo rozległe. No i jeszcze patrząc z powrotem na poziomy Polski, analizując te dane tutaj, obserwujemy miks typów kanałów. Na tym wykresie akurat są tylko i wyłącznie obiekty, znaczy rezerwacje z obiektów, które mają podłączony Booking Engine do naszego Channel Managera, czyli tam, gdzie faktycznie mamy szansę przetworzyć te rezerwacje, te bezpośrednie. No i tu widzimy, że rezerwacji bezpośrednich troszkę ubyło w ostatnim tygodniu, no ale w jakimś sensie na szczęście również ich ubyło w kanałach OTA. Jeżeli chodzi o wszystkie obiekty, których rezerwacje przetwarzamy, czyli również i te, które nie mają podłączonego naszego Booking Engine'a, to tutaj widzimy, że różnicy wielkiej nie ma, ale no, widać, że ten spadek, który obserwujemy dla Polski, no to on jest przede wszystkim wzorowany w liczbie rezerwacji z kanałów OTA, tak? Czyli no, nie chodzi o to, żeby się cieszyć z tego, że ktoś na tym cierpi, ale powiedzmy jest to jakąś tam powiedzmy szansą, że być może ten popyt mierzony liczbą nowych rezerwacji na kanałach OTA jest tym popytem, który jest no, najbardziej wrażliwy i ten, który tutaj najszybciej reaguje na jakieś zmiany. No i jeszcze procentowy udział, tutaj oczywiście sens ma przede wszystkim patrzenie na te obiekty, które mają Booking Engine podpięty, żeby faktycznie te wartości tutaj się składały do 100%. No i tu niestety akurat jest niezbyt dobra informacja, wydaje mi się, mianowicie taka, że no niestety liczba tych rezerwacji, czy procentowy udział rezerwacji bezpośrednich nieco zmalał. Za to wzrósł udział tych rezerwacji z kanału OTA. No oczywiście w Polsce jest to przede wszystkim booking.com. Więc tu to nie jest być może najlepsza informacja, a z drugiej strony to też nie są jakieś wielkie fluktuacje, więc zobaczymy, jak to się w kolejnych tygodniach będzie rozwijało. Tu mi się przyznam szczerze nie wyświetlił slajd z podsumowaniem. To postaram się tak trochę z głowy, czyli z niczego, to podsumowanie zrobić. No tak jak widzieliśmy, w większości miast niestety spadki. To jest fakt po ostatnim tygodniu. Wrocław utrzymał swoją pozycję. W Łodzi akurat tych rezerwacji przybyło. W Krakowie natomiast, jeżeli chodzi też o dobre informacje, w Krakowie na przykład bardzo wyraźnie rozciąga się ten booking window. Tam widzieliśmy rezerwacje na listopad, na grudzień i początek grudnia, i koniec grudnia. Także no, na pewno pozytywne jest to, że te rezerwacje pojawią się też na kolejne tygodnie. No ale jednak cały czas ten booking window jest bardzo, bardzo krótki. Także trzeba cierpliwie i ostrożnie modyfikować swoje ceny. No ten Booking Engine, którego udział spadł niestety w ogóle na liczbie rezerwacji, no to też jest jakiś sygnał do tego, żeby no, ponownie zwrócić uwagę na te oferty na stronie, żeby mieć pewność, że wasi potencjalni goście, jeżeli już zajrzą na stronę, no to faktycznie znajdą tam naprawdę najlepszą ofertę. To by było chyba tyle, jeżeli chodzi o to, co chciałem przekazać tak sam od siebie. Zaglądam jeszcze kontrolnie na wszelki wypadek przez telefon na
ten film nasz tutaj, na tą transmisję, żeby sprawdzić, czy są jakieś pytania albo jakieś komentarze. Wydaje mi się, że nie ma. W każdym razie, jeżeli by te komentarze były, jakieś pytania się pojawiły, to nawet jeżeli teraz na nie nie odpowiem, to absolutnie nie unikam odpowiedzi, tylko po prostu no, nie widzę ich w tym momencie. Jeżeli je odnotujemy później, to będę się do nich też odnosił. Także. W takim razie, cóż, pozostaje mi tylko podziękować Państwu za spędzony tutaj ze mną dzisiaj czas. O, dzisiaj aż pół godziny. Poniosło mnie dzisiaj trochę. W przyszłym tygodniu postaram się w takim razie trochę krócej. Chyba, że będą jakieś bardzo ciekawe dane, no to wtedy za to nie ręczę. Jeżeli będzie coś ważnego do przekazania, do powiedzenia, no to więcej czasu poświęcę. W każdym razie tak, dzisiaj dziękuję serdecznie za poświęcony czas, za udział. Zapraszam za tydzień. Mam nadzieję też, że się widzimy, słyszymy. I też, aha, no i też na pewno prośba tutaj o polecanie tego filmu, o jego ewentualnie udostępnianie. Jeżeli uważacie Państwo, że te dane, które prezentuję tutaj, są wartościowe, no to mam prośbę, żeby się nimi jakoś dzielić. W takim razie. Dobra. To dziękuję raz jeszcze. Życzę miłej reszty dnia i tygodnia. W takim razie i do zobaczenia za tydzień.